Czy zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób notatki do Waszych podcastów wyglądają u Waszych słuchaczy w różnych programach? Zobaczmy. Cześć, jestem Krystian i witam Cię serdecznie na stronie Jak zrobić podcast. Chciałem dzisiaj przyjrzeć się Waszym notatkom, notatkom do Waszych nagrań. I chciałbym pokazać wam, w jaki sposób te notatki wyglądają w różnych programach. Zainstalowałem sobie na telefonie kilka różnych programów do odtwarzania podcastów i pokażę wam, w jaki sposób te notatki w każdym z tych programów wyglądają i czym się różnią od tej wersji, która dostępna jest na stronach internetowych. Zobaczmy. Zobaczmy, wyglądają nasze podcasty w różnych programach. Pierwszym z nich, który wybrałem, jest to, podcast, jest to program Podcast Republic. Program, z którego osobiście korzystam i który bardzo lubię. Zobaczmy na przykładzie podcastu tu przy uchu". To jeden z odcinków. To jest odcinek, który ma dosyć dużo i grafik i różnych innych elementów. Odcinek 16. I zobaczmy, co pokazuje program Podcast Republic. Pokazuje pogrubienia, pokazuje większą czcionkę, pokazuje linki, są odstępy między poszczególnymi akapitami. Jak widać kolorowy tekst, wszystkie te elementy związane z formatowaniem tekstu wyświetlają się prawidłowo, przynajmniej wyglądają prawidłowo. Zobaczmy ten sam podcast w programie podcast Addict. Też 16 odcinek, wybierzemy ten sam. Tutaj już nie ma większej czcionki, czyli część tych elementów formatowania nam ucieka. Są pogrubienia, jest wyśrodkowanie, ale, proszę Państwa, pojawiły się grafiki, czego nie było w programie Podcast Republic. Tutaj w podcast Addic wyświetlone są grafiki. Wyświetlone są w bardzo ładny sposób. Wszystkie pozostałe elementy formatowania tekstu również. Wszystko wygląda prawidłowo, wygląda dużo lepiej niż w programie Podcast Republic. Tam po prostu nawet nie widzieliśmy Miejsc, w których miały się znaleźć zdjęcia, więc nawet na no dobrą sprawę nie wiadomo było, czy te zdjęcia tam w ogóle są, czy ich nie ma. Tutaj wszystkie te elementy się wyświetlają i wyświetlają się w bardzo ładny sposób. Ok, zobaczmy kolejny program. Player FM jest również jednym z popularniejszych programów do odtwarzania podcastów. I zobaczmy tutaj, co mamy. Są pogrubienia, jest większa czcionka. Są obrazki. Obrazki już nie wyświetlają się w tak ładny sposób jak w podcast Addict. Obrazki są dużo mniejsze. Ale tekst jest ładnie sformatowany. Są odstępy między akapitami pogrubienia, linki wyróżnione, także wszystko wygląda bardzo fajnie. Szkoda, że obrazki nie są takie jak w podcast Addict i widzę, że nie ma tutaj wyśrodkowania. Podcast Addict, część tekstu, część nagłówków, tutaj chyba w tym miejscu była wypośrodkowana. Tutaj tego wypośrodkowania nie ma. Kolejny program, program płatny tym razem: Pocket Casts. W tym programie datki wyglądają też całkiem przyzwoicie. Obrazki są na pełną szerokość. Reszta formatowania tekstu również jest poza wyśrodkowaniem. Linki są dużo ładniej wyróżnione, są wyróżnione kolorami. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda oryginalnie na stronie internetowej podcastu. I zobaczmy teraz jeszcze programy troszkę mniej popularne. Program AntenaPod, program, który nie jest może na szczycie najpopularniejszych programów do słuchania podcastu, natomiast jest fajny, jest bezpłatny i wygląda ładnie i bardzo fajnie się go obsługuje. W tym programie również większość formatowania jest prawidłowa. Są obrazki, są wypośrodkowania, czego nie było w poprzednich programach. Są wyróżnione linki, numerowanie, punktowanie wszystko to działa i wszystko wygląda chyba tak, jak mniej więcej powinno wyglądać. Innym programem jest Podcast Go. Program stosunkowo nowy, który ostatnio zdobywa coraz to większą popularność. Muszę przyznać, że jest całkiem przyjemny. Nie korzystam z niego na co dzień, bo nie potrzebuję takiej ilości programu, natomiast wygląda on całkiem przyzwoicie. Uwaga, teraz na dźwięk. No właśnie, niestety nie ma możliwości zobaczenia notatek zanim zacznie się odtwarzać muzyka. Zobaczmy opis. No tutaj notatki zostały potraktowane troszkę po macoszemu. jest miejsce na zdjęcie. Nie ma formatowania, nie ma wypogrubień, nie ma wypośrodkowania. Nie ma możliwości powiększenia czcionek, i spora część tekstu jest ucięta w stosunku do tego, co było wcześniej. Wygląda to, jakby ten program nie brał pod uwagę całych wpisów, tak jak to było w przypadku wszystkich poprzednich, a tylko wyłącznie fragment tego wpisu. Zresztą tutaj widać nawet jedno ze słów jest ucięte. Tak więc, niestety, mimo tego, że program jest fajny, program wygląda ładnie, notatki, w tym programie nie wyglądają zbyt rewelacyjnie. Spreaker to serwis, na którym hostowany jest ten podcast. Zobaczymy, w jaki sposób Spreaker wyświetla. Nie ma obrazków, nie ma formatowania tekstu, nawet punkty, nawet punktowanie nie jest takie, jakie powinno być. Nie ma pogrubień, są tylko i wyłącznie wyszczególnione linki. Przypuszczam, że wynika to stąd, że spiker działa w troszkę inny sposób. Bardzo często w Srikerze po prostu na stronie tartowej Speakera w polu tekstowym wpisuje się te notatki, które mają się do danego odcinka pojawić. No i w takiej sytuacji nie będzie tam formatowania HTML-owego, czyli nie będzie właśnie obrazków, nie będzie pogrubień, nie będzie wszystkich tych elementów. Spryker oczywiście ma również możliwość pobrania tych danych z naszego kanału RSS. Nie wiem, jak to było robione w przypadku tego podcastu i z popularnych programów do słuchania podcastów to właściwie będzie wszystko. Jak zauważyliście, w tych kilku programach są całkiem spore różnice, jeżeli chodzi o wyświetlenie, wyświetlenie datek. No, jaki z tego płynie wniosek? Myślę, że musimy wziąć pod uwagę to, że przede wszystkim notatki nie są czytane przez każdego. Wiele osób słucha podcastów, natomiast naprawdę nie korzysta w ogóle z notatek. Ja osobiście zagadam do notatek, które są przypisywane właśnie w programach do. Słuchania podcastów tylko i wyłącznie w momencie, jeżeli szukam konkretnego linku, bądź też konkretnej nazwy, bądź też konkretnego nazwiska. Poza tym po prostu słucham odcinków i do tych notatek nawet z reguły nie zaglądam i przypuszczam, że większość osób w ten sposób robi. Znajomi, z którymi rozmawiałem, którzy słuchają podcastów, również najczęściej do tych notatek nie zaglądają. Natomiast jeżeli chcemy przygotować dla naszych słuchaczy ładne notatki, musimy wziąć pod uwagę, że w różnych programach mogą one się wyświetlać w różny sposób. Z takich popularnych programów na zachodzie jest jeszcze oczywiście Stitcher, program, którego w Polsce praktycznie nikt nie używa. Program nieintuicyjny, program niezbyt ładny i szczerze mówiąc, pominąłem go trochę dlatego, że go po prostu bardzo nie lubię. Ale z drugiej strony, patrząc na statystyki moich podcastów, które również dostępne są na platformie Stitcher, użytkowników Stitchera w Polsce praktycznie nie ma, więc myślę, że nie ma coś o tym. Przejmować. Jeżeli jest to pierwszy raz, zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału na YouTube i zapraszam również do regularnego odwiedzenia strony Jak zrobić podcast. Co tydzień staram się publikować nowy film, w którym wyjaśniam nowy problem. Problem z jakim mogą borykać się początkujący podcasterzy. A teraz idź, nagraj coś fantastycznego i do zobaczenia za tydzień.